Żona Cezara powinna być Cezara. Tak pozwoliłem sobie przerobić starą maksymę i użyłem jej w rozmowie, publicznej rozmowie z Jackiem Żakowskim i Tomaszem Terlikowskim, która odbyła się tu, w tym miejscu. Wiele osób zarzuca mi, że usiadłem do stołu z Jackiem Żakowskim i z nim polemizowałem, a ja uważam, że powinniśmy polemizować także z ludźmi z tamtej strony, bo po pierwsze może to przynieść korzyść dydaktyczną. Śmiejecie się, bo myślicie, że jestem łatwowierny, ale jednak kropla drąży skałę. Otóż w trakcie tej dyskusji Jacek Żakowski powiedział dwie rzeczy, które bardzo mnie uradowały. Powiedział, że nie podoba mu się ideologia multikulti, serio, słyszałem to na własne oczy i uszy. I powiedział, że Rosja i Władimir Putin to bardzo agresywne twory. Powiedział to i myślę, że tam do tamtej strony także dociera coś, co ma związek z realiami naszego życia. Zatem będę dyskutował i z Żakowskim, i z Olejnik, chociaż nie wiem, czy tej pani coś jeszcze jestem w stanie wytłumaczyć, ale będę się starał. Nie będę dyskutował z Jerzym Urbanem i nigdy tego nie robiłem. I nie będę dyskutował z Adamem Michnikiem, bo to ludzie, którzy mają dużo złej woli i nie lubią innych ludzi, a z takimi najgorzej się dyskutuje. To tytułem takiej pierwszej refleksji po publicznej dyskusji z Żakowskim i Tomaszem Terlikowskim. Inna refleksja, która przyszła mi w tym tygodniu do głowy, jest dużo bardziej pesymistyczna. Otóż chyba nie chcę być dziennikarzem. Chyba wstydzę się tego zawodu. Kiedyś, na początku lat 90., kiedy zaczynaliśmy przygodę z nowoczesnym, wolnym dziennikarstwem, byliśmy młodzi, ale mieliśmy też wiele złudzeń co do tego zawodu. Mieliśmy złudzenie, że można być w tym zawodzie uczciwym, że można walczyć o prawdę, że można informować ludzi. Dziś, w 2015 roku, po ponad 20 latach bycia w tym zawodzie, przyglądania się temu, mam coraz więcej wątpliwości co do tego, czy wszyscy gramy w tą samą grę. Napchało się do tego zawodu mnóstwo zwykłych łachudr, mnóstwo agenciaków, mnóstwo karierowiczów, wreszcie mnóstwo ludzi, którzy traktują zawód dziennikarski jako trampolinę do politycznej kariery. To wszystko sprawia, że dzisiejsze polskie dziennikarstwo stało się takim magazynem rzeczy używanych i niekoniecznie pachnących. Stąd też rozumiem Państwa, kiedy na dźwięk słowa dziennikarz krzywicie się boleśnie albo po prostu odwracacie głowę. Dużo czasu minie, aż to słowo zacznie znowu brzmieć dumnie, bo mam nadzieję, że tak będzie, bo jednak młodzi ludzie ciągle wchodzą do tego zawodu i nie są zdeprawowani i widzę wyspy normalności i oby tak się stało jak najprędzej. Wykryłem też źródło wszelkich niepowodzeń ekipy Madame Kopacz. Tym źródłem, drodzy Państwo, jest, no właśnie, jest państwo islamskie. Otóż wszystko przez państwo islamskie. Gdyby nie państwo islamskie, nie ukradziono by tylu milionów przy budowie autostrad. Gdyby nie państwo islamskie, nie byłoby afery hazardowej i rozmów na cmentarzu. Gdyby nie państwo islamskie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie łupiłby nas tak, jak łupi. Gdyby nie państwo islamskie wreszcie, Madame Kopacz, może nie byłaby premierem. Może dalej leczyłaby dzieci gdzieś w podradomskiej wiosce i czyniła to podobno całkiem nieźle. Tak więc wszystkiemu winne jest państwo islamskie. No i teraz, jaka jest największa wina państwa islamskiego? I tu przechodzę już w bardziej poważny ton. Otóż zmierza do Europy i wlewa się, tak zresztą jak mówię to w każdym komentarzu od wielu miesięcy,
fala dziwnych ludzi, ludzi znikąd, ludzi, których przywozi tu mafia i dostarcza do granic Europy. Na samej Ukrainie ponad 8 tysięcy tego typu dziwnych indywiduów zostało wyposażonych w paszporty ukraińskie i teraz będzie oczekuje już na pozwolenia na pracę w Polsce, na wszelkie ułatwienia i będziemy mieć teraz Ukraińców, którzy mówią po arabsku, taki nowy szczep ukraiński, gdzieś może wyhodowany na Zaporożu, a może w Dnieprze, na dnie Dniepru. No cóż, mafia przerzuciła tych ludzi, robi z nich teraz chrześcijan. Kilku moich trochę łatwowiernych kolegów podróżuje po tych grupach uchodźców, rozmawia z nimi, ekscytuje się ich emocjami, wymyślonymi opowieściami, ale najbardziej ekscytuje się krzyżami, które ci ludzie noszą na szyjach. No proszę, sami chrześcijanie, tylko skąd oni się wzięli? Skąd z tych sunnickich miejscowości i wiosek naraz wypełzają chrześcijanie, którzy ubierają krzyże? Otóż ideologia Taksim, która jest bardzo rozpowszechniona w islamie, mówi, że kafura, bo to w zależności od dialektu, czyli niewiernego, można oszukiwać. Można nawet udawać wyznawanie innej religii po to tylko, żeby islam triumfował. To jest dopuszczalne. Tak więc łatwowierni koledzy, proponowałbym najpierw trochę postudiować ideologię salaficką, wahabityzm, okres pierwszych trzech kalifatów, bo do tego okresu chcą wrócić dzisiejsi wojownicy dżihadu, a potem uzbroić się w ten taki dziwny ton belferski i pouczać całą publiczność. Ja ciągle podkreślam jedną rzecz. Nie możemy do Polski importować islamistów. Importować to brzydkie słowo, ale nie możemy do Polski sprowadzać migrantów wyznania sunnickiego, bo w dużej części będą to wahabici i będziemy mieć problem islamski w środku. Pytacie Państwo, co zatem zrobić? Jak odróżnić chrześcijan, tych, o sprowadzanie których apeluję od początku tego roku, od całej reszty? Bardzo prosto. Są obozy dla uchodźców, które prowadzą rzetelną dokumentację i które sprawdzają, kto jest kim. I w tych obozach są jazydzi, są chrześcijanie i są nawet szyici. Jest też garść uchodźców sunnickich, którzy nie chcą żyć na terenie kalifatu. To obozy na terenie irackiego Kurdystanu. Obóz Ankała Mol w Erbilu, obóz Badra, obóz Błaharka. Tam polski rząd może znaleźć chrześcijan. W momencie, gdy polskie służby nie nadają się do niczego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie jest żadnym kontrwywiadem, tylko zbiorowiskiem karierowiczów, nie możemy liczyć na to, że ich szumne zapewnienia staną się faktem, że oni są w stanie sprawdzić tych uchodźców, których Madame Kopacz chce nam tutaj zaimportować. Nie są w stanie, bo dziś już najlepsze służby w Europie, DST z Francji, MI5 z Wielkiej Brytanii, czy BND niemieckie, oficjalnie ogłaszają, że nie są w stanie zapanować nad lawiną tych, którzy wdzierają się do Europy, nie są żadnymi uchodźcami. To turyści ekonomiczni. Jeszcze powiem Państwu pewną ciekawostkę. Otóż wraz ze zdobyciem większości terytoriów dawnej Syrii przez kalifat państwa islamskiego, w ręce państwa islamskiego wpadła wytwórnia papierów wartościowych, syryjska wytwórnia papierów wartościowych. Dziś kalifat jest w stanie podrobić każdą walutę, ale także każdy paszport. Więc ci, którzy mają dokumenty, to niekoniecznie muszą być ci, którzy za tymi dokumentami od urodzenia stali. Co więcej, wielu tych młodych byczków, którzy wdzierają się do Europy, ma wytarte linie papilarne albo poprzepalane linie papilarne. Nie można zdjąć odcisków palców. Zapytajcie strażników granicznych, bo ja z nimi rozmawiałem i mi o tym mówili. Jak więc stwierdzić tożsamość, prawdziwą tożsamość ludzi, którzy wdzierają się do Europy? Co więcej, wszystkie bazy danych z terenu Anbar, Niniwa, Salahaddin i Dijala w Iraku oraz z terenu większości prowincji Syrii znalazły się w rękach państwa islamskiego, czyli nie ma tych baz danych,
w międzynarodowym obiegu informacji. Nie ma tych baz danych Frontex, nie ma tych baz danych Europol, Interpol. Nie mają tych baz danych nawet Amerykanie. Skąd więc naraz taki optymizm Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która twierdzi, że zabezpieczy wszystko. Tak zabezpieczy, jak zabezpieczyła Bruna Kwietnia, któremu mówiła, że za pomocą 4 ton trotylu chciał wysadzić Sejm. Dziś Bruno Kwiecień wygra proces i będziemy płacić odszkodowanie. My, bo to z naszych kieszeni, będziemy płacić odszkodowanie za głupie działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za chwilę podobne postępowanie z podobnym efektem skończy się w Warszawie, gdzie młodego chłopca oskarżono o terroryzm. My za to płacimy. I jeszcze płacimy tym nieudacznikom z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby udawali, że pracują. Ilu tam ludzi zna język arabski? Ilu ludzi czyta arabskie gazety? Jak działa komórka analityczna wewnątrz ABW? Czy ABW posiada jakąkolwiek agenturę w środowiskach arabskich? Czy prowadzi działania operacyjne w środowiskach arabskich? Nie. ABW działa tylko na zasadzie rozpowszechniania wśród polityków przekonania o własnym profesjonalizmie, a bazy danych ABW to tylko to, co dostaną z Europy od zaprzyjaźnionych służb. Żenada. I nie liczmy na to, że ABW jest w stanie nas zabezpieczyć przed salafitami. To kolejna moja filipika pod adresem polityki rządu i pani Kopacz. Jeszcze raz przypominam, możemy się zgodzić na przyjęcie uchodźców, możemy się nawet zgodzić na limity, które proponuje Unia Europejska, ale pod warunkiem, że to my wybierzemy, kogo tu sprowadzimy, a sprowadzić możemy tylko Polaków ze wschodu, repatriantów i chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Koniec, kropka. A chrześcijan możemy sprowadzić z obozów, gdzie są zweryfikowani i wiemy, skąd pochodzą. I sąsiedzi ich znają. A nie tych, którzy teraz wlewają się do Europy jako po prostu barbaria. Przed barbarią trzeba się bronić. Przed barbarią trzeba zamknąć granice. I barbarię można zwalczać tylko za pomocą zbliżonych do barbarzyńskich metod. Innej drogi ci ludzie nie rozumieją. Często, jak nie dostaną w głowę, nie zrozumieją nic. Przepraszam za ten twardy ton, ale tak wygląda rzeczywistość na Bliskim Wschodzie. Oszustwo, kłamstwo jest tam pospolitą metodą działania. Więc jeżeli wierzymy w deklaracje, które stamtąd płyną, to naprawdę jesteśmy łatwowierni. No i wreszcie ostatnia sprawa, troszkę inny ciężar gatunkowy nosząca, a mianowicie znowu odcineczek z tajemnego życia naszych byłych esbeków. Otóż generał Wiktor F., któremu już dałem po łapach tutaj w Małopolsce, ujawniając aferę małopolskich sieci szerokopasmowych, internetu kładzionego w światłowodzie, gdzie łapki mieszał generał Wiktor F., były esbek. Ten generał teraz chce wmieszać łapki w Teatr Kamienica w Warszawie, teatr, który własnymi rękami stworzył aktor Emilian Kamiński. Sympatyczny Emilian Kamiński, któremu kiedyś odbito nerki na komisariacie w czasie przesłuchania, kiedy przesłuchiwany był za swoją działalność opozycyjną. Więc kiedyś ubecy odbili mu nerki, a teraz ubecy chcą mu zabrać Teatr Kamienica, który on sam stworzył w Kamienicy na Alei Solidarności, bodaj 93 w Warszawie. I któż się tam znowu pojawia? No nasz generał Wiktorek F. Dopóki ci generałowie będą tak aktywni w gospodarce, dopóki te ich przestępcze machloje będą przechodziły bez echa, dopóty nasza gospodarka nie będzie normalna. Dlatego z nadchodzącymi wyborami wiążę duże nadzieje, że wszyscy pójdziemy do urn i pogonimy to towarzystwo. A nowe towarzystwo, które przyjdzie do władzy, będziemy rozliczać. Bo nie myślcie sobie, że ja jestem taki propisowski, jakby się to mogło wydawać z tonu moich komentarzy. Ja jestem przeciwko patologii władzy. Jeżeli patologią zacznie wykazywać się władza pisowska, będę pierwszym, który tutaj Państwu będzie o tym mówił. I to już dzisiaj Państwu przyrzekam. Życzę miłego tygodnia. Pozdrawiam.